Dzień dobry, z nami pani Martyna, która w Enzio uczy niemieckiego. Zapraszam do rozmowy z naszą germanistką. Dzień dobry pani Martyno. Dzień dobry. To ja tak zacznę od CV. Będziemy maglować i zadawać pytania. I zawsze chciałam zostać nauczycielką. Zawsze chciałam zostać nauczycielką. Już w szkole podstawowej miałam swoją klasę, miałam dziennik, miałam lalki, także zawód nauczyciela ciągnie się z mną od szkoły podstawowej i tak już zostało. Czyli to taki konsekwentny wybór, to nie gdzieś tam z przypadku, bo tak wyszło na studiach, to była decyzja zamierzona. I dobra decyzja? To była decyzja zamierzona, także... Studia też były o tym kierunku, o tej specjalizacji w zasadzie i to była dobra decyzja. Spełniam się w tym zawodzie, lubię ten zawód, także to była decyzja trafiona. To widać. Mi się wydaje, że to widać. Też tak słyszę od uczniów. A jakich uczniów? Pani Martyno, najlepiej pracuje się pani z jakimi grupami? Nie ma takiej grupy, z którą pracuje się najlepiej. Lubię każdą z grup. W każdej z grup dzieje się coś innego, bo taka jest prawda. Dzieciaki wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej ruchu na lekcji, takiego pomysłu, żeby ta lekcja była ciekawa. Z dorosłymi pracuje się trochę inaczej. Oni bardziej stawiają na konwersacje, na to, żeby się czegoś tak naprawdę nauczyć. Także no, każda z grup jest inna, każdą grupę wiekową lubię. No i do każdej należy jakąś tam metodę sobie nauczania dobrać. Jak lektor przygotowuje się do zajęć? Skąd te materiały? Skąd te pomysły? Jak to wygląda? No na pewno też, tak jak powiedziałam, do każdej grupy dostosowuję troszeczkę inną metodę i inne też materiały. Nie ukrywam, że kopalnią materiałów i wiedzy takiej dydaktycznej jest internet. Te materiały w internecie są po pierwsze aktualne, po drugie no jest to coś innego niż w podręcznikach, dlatego też no każda lekcja troszeczkę bazuje na tych materiałach z internetu, nie będę tego ukrywała, ale przez to się staje ta lekcja troszeczkę bardziej ciekawa, interesująca dla ucznia. No oprócz tego podręczniki, książki, różnego rodzaju ćwiczenia interaktywne, na tym bazuje tak naprawdę. No i nie zapominając, przepraszam, jeszcze o grach naszych oczywiście, takich, które też są elementem zajęć i to tego się nie da ukryć, prawda? To jest jakby też jedna z rzeczy, która musi być na zajęciach. No a teraz wszystkie nasze zajęcia, pani Martyno, w internetach. Teraz wszystko się dzieje na Zoomie. No da się tak na tym Zoomie w coś zagrać? Szczerze mówiąc, powiem, że jakby dla mnie to przeskoczenie w internet i w te lekcje online na początku były trudną sprawą, bo zanim, brzydko mówiąc, ogarnęłam cały internet i to, jak to wszystko funkcjonuje w internecie, to trochę to trwało, natomiast jeżeli już dość sprawnie się poruszam w internecie i na platformie, to sprawia mi to po pierwsze dużą przyjemność, po drugie daje dużo większe możliwości takie interaktywne i ćwiczenia, i filmiki, no różnego rodzaju materiały, które tę lekcję uatrakcyjniają. Czyli to nie było takie nóż na gardle i przenosimy się do internetu i no i zobaczymy, może jakoś tam będzie, tylko to jest ogromna korzyść. Mi się tak wydaje, że dla nas coś nowego, my się nauczyliśmy, ja uważam, że same plusy, ale ja widzę, że dzieciaki, dla nich to jest chyba naturalne. Tak, i mam wrażenie, że dzieci bardziej nawet są zainteresowane taką nauką, gdzie mogą same coś zrobić, gdzieś coś kliknąć, gdzieś coś uzupełnić. Sprawnie się poruszają w internecie, nawet podejrzewam, że sprawniej niż dorośli, więc to jest dla nich po pierwsze atrakcja, coś innego, oderwanie od podręcznika. Także myślę, że to jest no, dużo pozytywów na pewno. Super jest to, że na tej platformie Zoom, tam są takie możliwości, że my możemy nie tylko udostępnić siebie, tak jak my widzimy się teraz, ekran, ale też to, co pani powiedziała, że można im dać coś sobie kliknąć, tak mówiąc wprost, jakieś gry, jakąś od nich też aktywność, nie tylko mówienie. No,
Tak, ja widzę, że wow, jak się im tylko udostępni myszkę. Ja widziałam, że to nawet cieszy dorosłych, że Tak, to... oni decydują, oni wybierają i teraz coś będzie. Tak, to Dorośli prawda. też przeszli nam na online. Dokładnie tak. Na początku był tak zwany strach w oczach, co to będzie i jak ja sobie poradzę z aplikacją, gdzie ja tam się mam zalogować i tak dalej, ale po pierwszym jakimś takim przełamaniu lodów wszyscy są zadowoleni i myślę, że może też z korzyścią dla tych dorosłych uczniów. Ja ostatnio rozmawiałam z jednym panem, który mówił, że nie, online to nie dla niego, ale w tydzień to przemyślał, że no to nie ma wyjścia. To jeszcze do tych zajęć na chwileczkę. Lepsze są lekcje indywidualne, czy lepiej w parze, w czwórce, lepiej w jakiejś małej grupie? Jak to wygląda z pani strony? Jak pani to widzi? To znaczy tak, ja uważam, że grupy powinny być kilkuosobowe, niezbyt duże, bo to też jakby wpływa na komfort i efektywność nauki. Natomiast praca indywidualna też jest dość specyficzna. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wolę grupy, które są kilkuosobowe. Ta praca jest troszeczkę inna. Uczniowie mogą współpracować między sobą, mogą ze sobą rozmawiać, również rywalizować, jeżeli to są gry. Także oni pracują ze sobą. Ja jestem, oczywiście jestem na tych zajęciach i przyglądam się temu, ale wolę, gdy uczniowie razem ze sobą współpracują, rozmawiają ze sobą, zadają sobie nawzajem pytania. To jest bardziej efektywne, tak mi się wydaje. Ja lubię bardzo te takie lekcje w tych naszych grupach. One mi się wydają dużo bardziej dynamiczne niż kiedy pamiętam, dawno miałam lekcje tylko indywidualne. Mi się ta dynamika podoba. Każdy z czymś przyjdzie, każdy coś powie i każdy kogoś zapyta. I to wydaje mi się i u dzieci, i u dorosłych. Zgodzi się pani ze mną? Tak, zgodzę się z tym. Unikamy takiej monotonii trochę na tych zajęciach, że jest nauczyciel, jest uczeń, nauczyciel pyta, uczeń odpowiada i no i to jest takie monotonne. Natomiast jak jest więcej uczniów, trzy, czteroosobowe grupki, to te zajęcia wyglądają inaczej. Uczniowie też uczą się na własnych błędach, uczą się od siebie, więc no ja jestem za tym, żeby te grupy były jednak trochę większe, żeby można było współpracować, żeby mógł uczeń z uczniem współpracować, a nie tylko uczeń z nauczycielem. Uczy się pani jeszcze jakiegoś języka? Obecnie języka się żadnego nie uczę, ale do niedawna uczyłam się języka hiszpańskiego. I to było dość przyjemne doświadczenie i dość takie doświadczenie, które pokazało mi jeszcze inne aspekty języków, nie tylko języka niemieckiego, ale języka właśnie hiszpańskiego, gdzie mamy kompletnie inną wymowę, gdzie gramatyka jest kompletnie inna i trzeba się tego troszeczkę inaczej uczyć. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że nauka języka hiszpańskiego jest nieco inna niż nauka na przykład języka niemieckiego. Musiałam się troszkę przestawić, poszukać sobie trochę innych metod nauki. No i to było dość ciekawe doświadczenie tak naprawdę. No i jeszcze w mojej karierze językowej jest francuski, którego uczyłam się, bo mi się bardzo podobał. Natomiast no jest to trudny język, muszę się do tego przyznać, że no nie szło mi to jakoś specjalnie płynnie, bo język jest trudny, naprawdę. Ale zachęcam do nauki, jest naprawdę pięknym językiem. Nie jest jednakowoż tak przydatnym i praktycznym narzędziem jak niemiecki. No tak można powiedzieć, ponieważ ten francuski, hiszpański, chociaż już teraz są te języki bardziej popularne niż kiedyś, natomiast no, branża turystyczna, branża biznesowa to jest język niemiecki i angielski i to jest podstawa tak naprawdę, więc no, rynek pracy determinuje nam jednak naukę języków angielskiego i niemieckiego, taka jest prawda. Pani Martyno, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce stacjonarnie, że cały koronawirus minie, bo trochę mi brakuje tej naszej kawy, spotkań, schodzenia się. Powiem szczerze, że mi też no, troszeczkę, to, że dobrze się poruszam i dobrze mi online, no to jest jedna rzecz, natomiast no, te lekcje stacjonarne to jest troszeczkę inna rzecz, której mi brakuje, no i taka jest prawda, więc mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się
i z ekipą Enzio, i z naszymi uczniami stacjonarnie. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję, dziękuję bardzo za wysłuchanie odpowiedzi i Pani Martynie za takie mądre przemyślenia. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.